Pan Piotr przyznaje, że życia nie ratuje, ale podczas gdy inni zwykle biesiadują przy świątecznym stole, on dba o porządek. Od wielu lat pracuje jako ochroniarz. Muszę stróżować, że gdyby się coś ewentualnie wydarzyło, co mam nadzieję nigdy się nie wydarzy, to po prostu jednak jest to konieczne, gdyby ewentualnie coś się stało, więc to już jakby pracodawcy ustalają, czy jesteśmy potrzebni, czy nie. Jak się okazuje, takich potrzebnych osób jest wiele. Niektórzy dbają o to, żeby inni mogli spokojnie dotrzeć na święta. To zasługa na przykład pracowników dworców kolejowych czy taksówkarzy. Pan Wojciech to kierowca z krwi i kości. Drugi dzień świąt wielkanocnych spędzi niestety w swoim samochodzie. No ale właśnie, jak to jest? Dlaczego? No, ktoś musi pojechać gdzieś zawsze. Zawsze jest jakiś ruch, proszę panią. Także trzeba wykonywać usługi. Praca w święta jest też wpisana w zawód przedstawicieli służb mundurowych. Wielkanoc funkcjonariusze mają nawet więcej obowiązków niż zwykle. W dużych miejscowościach, w tym mniejszych, zwiększona liczba patroli policyjnych będzie. Będziemy dbali o bezpieczeństwo zarówno w miastach, jak i na drogach województwa dolnośląskiego. Ale oprócz tego będziemy zwracali uwagę również na takie miejsca, gdzie nie wszyscy korzystają z prywatnego samochodu, ale również wsiadają do pociągu, wsiadają do autobusu i udają się w podróż, aby odwiedzić najbliższych, odwiedzić rodziny. Jest jeszcze jedna grupa społeczna, która wszystkie święta obowiązkowo musi spędzić na dyżurach. Mowa o lekarzach. Tym bardziej, że święta to okres, gdy ludzie zapominają o problemach wiążących się z przejedzeniem. To, że niektórzy pracują podczas świąt, nikogo już nie dziwi. Gdyby trochę poszukać, mogłoby się okazać, że takich osób jest naprawdę sporo. A wszyscy mają jeden cel, aby inni mogli w spokoju usiąść przy świątecznym stole z rodziną. Wystarczy tylko się rozejrzeć i to docenić. Dla Echo24 Marta Laburda.